Równość w takiej postaci jest prawdziwa dla. Czyli tak, najpierw to sobie obliczmy. No tutaj po lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia, ten tutaj, czyli a plus b do kwadratu, to a kwadrat dodać 2, a b dodać b kwadrat, gdzie nasze a, no to a b to 2 pierwiastki z 3. Czyli to sobie w ten sposób rozpiszmy. Mamy a kwadrat dodać 2 razy a razy 2 pierwiastki z 3, czyli 4 pierwiastki z 3a i dodać b kwadrat, czyli 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, no to 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, czyli 4 razy 3 to będzie 12, równa się 13, dodać 4 pierwiastki z 3. No i ja teraz wszystko sobie przeniosę na stronę lewą i zredukuję wyrazy podobne. Czyli mamy a kwadrat plus 4 pierwiastki z 3a plus 12, odjąć 13 i odjąć 4 pierwiastki z 3 równa się 0. Czyli mamy tak, a kwadrat dodać 4 pierwiastki z 3a, odjąć 1 i odjąć 4 pierwiastki z 3. No i tak, żeby to było równe 0, no to pod a musimy podstawić jedynkę. No bo jeżeli podstawimy sobie 1, to będziemy mieli tak. A do kwadratu to będzie 1 do kwadratu, dodać 4 pierwiastki z 3 razy a, czyli razy 1, odjąć 1 i odjąć 4 pierwiastki z 3. Czyli tu mamy 1 plus 4 pierwiastki z 3, odjąć 1, odjąć 4 pierwiastki z 3. No i faktycznie tutaj zwróćcie uwagę, że nam się wszystko zredukuje, czyli otrzymamy, że 0 równa się 0, czyli poprawną będzie odpowiedź B. Oczywiście, jeżeli tego nie zauważycie w tym miejscu, no to po kolei możecie podstawić sobie i pierwiastek z 13, i 0, i także tą liczbę. Przy czym pamiętajcie o tym, że zawsze najwygodniej zaczynać od tych liczb, które są najprostsze. Czyli najlepiej najpierw podstawić jedynkę, później podstawić 0, później pierwiastek z 13, no i ewentualnie na końcu jeszcze, no tutaj tą odpowiedź D.